W dzisiejszej lekcji poznamy tajniki niemieckiej wymowy i alfabetu. Do tej lekcji przygotowałam dla Ciebie również ćwiczenia oraz interaktywne gry językowe. Możesz je bezpłatnie pobrać, zapisując się na mój newsletter. Linka znajdziesz w opisie tego filmu. Na początku usłyszysz wszystkie litery niemieckiego alfabetu bez przykładów. Zwróć uwagę na poprawną wymowę. Potem podam Ci przykłady wyrazów zawierających poszczególne litery. Niemiecki alfabet różni się od polskiego. Zawiera 30 liter. 7 z nich nie występuje w alfabecie polskim. Niektóre z nich jest nam, uczącym się, niełatwo wymówić. Warto dowiedzieć się, jak poprawnie wymawiać niemieckie litery. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, Ü, SZ. Krótka przerwa na autopromocję. Chcesz uczyć się niemieckiego przyjemnie i w uporządkowany, zorganizowany sposób? Dołącz już teraz do mojego wideokursu niemieckiego Niemiecki Start. W kursie znajdziesz lekcje wideo, zeszyty ćwiczeń, interaktywne gry językowe, zestawy fiszek, treningi mówienia, testy sprawdzające i wiele, wiele innych. Z kursem przełamiesz również swoją barierę językową, ponieważ regularnie widzimy się na konsultacjach na żywo, gdzie ćwiczymy mówienie, poprawną wymowę, a także rozwiązujemy Twoje problemy językowe. Więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu. Dołącz już teraz. A teraz spójrz na konkretne przykłady i powtarzaj za mną. A, der Apfel, jabłko. B, der Baum, drzewo. C, der Computer, komputer. D, Deutschland, Niemcy. E, der Elefant, słoń. F, der Fisch, ryba. G, die Giraffe, żyrafa. H, die Haare, włosy. I, die Insel, wyspa. J, der Junge, chłopiec. K, die Katze, kot. L, die Lampe, lampa. M, die Mutter, mama. N, 9, 9. O, die Oma, babcia. P, das Pferd, koń. Q, die Quelle, źródło. R,
Die Reise. Podróż. Es. Sieben. Siedem. Jeśli S stoi na początku wyrazu lub między dwiema samogłoskami, wymawiamy je jak nasze z. Ty. Der Tisch. Stół. U. Die Uhr. Zegarek. V. Der Vogel. Ptak. W. Warten. Czekać. X. Die Hexe. Czarownica. Y. Die Yacht. Yacht. Z. Die Zeit. Czas. Z czytamy jak nasze cy. E. Der Bär. Ö. Das Öl. Ü. Müde. SZ. Die Straße. Ulica. Uwaga! Skoro z czytamy jak c, to jak odróżnić jedno od drugiego, kiedy na przykład literujemy nasze czy, gdzie cy i z stoją obok siebie? C to c, a z to z. To t na końcu jest decydujące. Nasze polskie czy przeliturujemy więc c, c. Znamy już niemiecki alfabet. Zajmijmy się teraz literowaniem. Literować to po niemiecku buchstabieren. Der Buchstabe to litera. Jeśli chcemy kogoś zapytać, czy może coś przeliterować, powiemy Kannst du das buchstabieren? A kiedy podajemy swoje imię i nazwisko, a później chcemy je dodatkowo przeliterować, powiemy Ich buchstabiere. Pokażę Ci to w praktyce. Ich heiße Lucja Błaszczyk. Ich buchstabiere L-U-C-J-A-B-L-A-S-Z-C-Z-Y-K.